trwa przebudowa ulicy Konarskiego w centrum Zgorzelca. Ten ruchliwy fragment będzie do końca roku kompleksowo wyremontowany. To także jedna z najdroższych tegorocznych inwestycji w mieście. Jesteśmy na ulicy Konarskiego, trwa przebudowa ulicy, bo nie remont, tylko prawdziwa duża przebudowa. Inwestycja za ponad 8 milionów złotych, z tego 6,5 miliona pozyskane z Polskiego Ładu. Co ważne, remont i chodników, i ulicy, ale ulicy w takim najwyższym standardzie, czyli wymieniamy sieci, wymieniamy podbudowę, więc mam nadzieję, że ta droga przetrwa kolejne kilkanaście lat, jak nie dziesiąt. Zawsze jeżdżąc po ulicy Lubańskiej, przypominam sobie, że przecież tą ulicę prawie 15 lat temu robiliśmy i że dzisiaj służy. Więc mam nadzieję, że i Konarskiego, i pozostałe ulice, które robiliśmy w centrum miasta, tyle lat będą w dobrej kondycji służyły mieszkańcom. Prace rozpoczęto przed wakacjami. Do końca roku według umowy wszystko ma być skończone. Jest to droga mocno używana, zwłaszcza patrząc na to, że wielu mieszkańców Zgorzelca pracuje, czy powiatu zgorzelskiego pracuje po niemieckiej stronie, więc wyjeżdżając z granicy, to jest jedna z wyjazdowych dróg, która powoduje mniejsze natężenie na tych pozostałych dwóch ulicach, które łączą się z mostem Jana Pawła i no i jest bardzo potrzebna. Za bardzo się nie zmieni, natomiast zmieni się organizacja ruchu, będą wydzielone ścieżki rowerowe na niektórych fragmentach, będzie też część, gdzie będzie pieszojezdny chodnik dla rowerów i dla pieszych. W bardzo złym stanie był chodnik, więc też cały chodnik jest zrobiony na nowo. Po zakończonej przebudowie ta okolica wypięknieje, będą też ławki i uporządkowana zieleń. Miasto snuje już plany na kolejne lata i kolejne remonty dróg. Wciąż centrum miasta w zainteresowaniu władz. Mamy kolejne plany co do remontu dróg. Chcemy przebudować zjazd z ulicy Domańskiego, skrzyżowanie z ulicą Warszawską, bo jesteśmy przekonani, że rondo sprawdziłoby się dużo lepiej. Jesteśmy po konsultacjach. No i oczywiście taka też najważniejsza droga, czyli ulica Warszawska od ronda Jakuba Bemę aż do ulicy Łużyckiej, do ronda Chemików. Na razie jesteśmy na etapie, znaczy jak mówiłem, skończyliśmy konsultacje ronda. Natomiast musimy zaprojektować rondo. Decyzja, co i kiedy będzie remontowane, zależy od dostępności pieniędzy rządowych lub unijnych oraz od pozytywnej oceny wniosków złożonych przez miasto.